My też trochę w fakcie to robimy, trochę teraz posypię głowę popiołem. Opisujemy ciebie bardzo często jako żona miliardera, dlatego mogłoby się wydawać, że możesz mieć bardzo duże wymagania odnośnie generalnie swojego życia. Czy naprawdę nie pójdziesz już do na przykład takiej zwykłej restauracji w Warszawie, w której możesz zjeść mielonego i ziemniaków? Nie pójdę do takiej, w której mogę zjeść mielonego, bo nie jem mięsa. Mm-hmm. Znaczy nie, no, pójdę do takiej, w której są mielone. Nie no, że byłam w Zalesiu Górnym w restauracji w niedzielę, całkiem normalnej, bardzo zresztą dobrej, z dobrą kuchnią, chociaż zupełnie zwyczajnej z nadzwyczajną kuchnią, absolutnie. I polecam Cucina Povera, zrobię taką reklamę. Nie no, wiesz co, to są jakieś takie absurdalne, ja myślę, że wiesz co, właśnie najśmieszniejsze jest to, że ja myślę, że ja bardzo dużo robię w swoim życiu, żeby nie żyć tak, jak wy myślicie, że ja żyję, bo mi się to nie podoba. Ja bym nigdy nie chciała iść taką drogą i w takim kierunku i nie chciałabym mieszkać w pałacach i wchodzić w długich suk, jeździć, nie wiadomo czym i z szoferem i robić jakieś absurdalne rzeczy, które w ogóle nie są potrzebne do szczęścia. Czy może są ludzie, którzy pić szampana od rana, tak? Bardzo lubię takie zdjęcia z szampanem. W tych sukniach i w tych pałacach z tymi wazami w tle. Ja mam swój sposób na życie. Mi zupełnie inne rzeczy dają radość. I kompletnie, wiesz co, chciałabym mieć możliwość robienia rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwa, a to mi daje natura, to mi dają zwierzęta, kontakt z nimi, to mi daje sport, przede wszystkim mój mąż też, ale to jest w ogóle poza wszystkim i czuć, że żyję, że są przygody, no to jest najważniejsze, a nie... I mogę jeść wszędzie, naprawdę. To ja mam teraz takie pytanie, które bardzo długo chciałem ci zadać. Ja trochę za każdym razem się bałem. Aga, jak to jest mieć kasę na wszystko, na co chcesz? Ale wiesz co, to też nie jest tak. To masz, nie wiem, w życiu jakieś priorytety i... to nie jest tak, żeby mieć kasę na wszystko. W ogóle wiesz co, pieniądze to jest tak, myślę, względna rzecz i też... nie wiem, to jest... Nie mogę powiedzieć, że pieniądze nie mają znaczenia, nie dają szczęścia, bo wielokrotnie, nie wiem, ratują życie, tak? I naprawdę no, są ważne. I wiesz, patrząc po tym, jak działa program 500+, co on robi w kolejnych wyborach, jak wielkim sukcesem jest partii, która w tej chwili rządzi, jak ludzie tego potrzebowali, jak to ludziom nawet... Wiesz, takie pieniądze, które dały ludziom inne możliwości, to, że zaczęli wyjeżdżać na wakacje, to jest to wszystko, co sprawia, że my jesteśmy szczęśliwsi, bo możemy więcej je zrobić dzięki pieniądzom i fajnie też chyba, jak wykorzystujemy je na dobre rzeczy, ale ja nigdy po prostu nie wiem, ja mam swoje pieniądze i to nie jest tak, że mam ich nie wiadomo ile na wszystko. Ja zarabiam swoją kasę, nie zarabiam źle, zarabiam bardzo dobrze i mogę sobie na bardzo wiele rzeczy pozwolić, ale jednak gdzieś tam chcę zarabiać na siebie i chcę, żeby to było moje i chcę być niezależna. A wspominasz czasami taką 20-letnią siebie, kiedy liczyłaś to każde 50-100 zł i teraz przestałaś już kalkulować w tych takich widełkach, że to już to nie jest na takiej zasadzie, że będę się kłóciła powiedzmy o syrop do kawy za 2 zł, bo już wiem, że i tak mnie stać. Nie, powiem ci zupełnie szczerze. Ja... Po pierwsze, jestem dosyć rozwydrzoną jedynaczką i zawsze miałam bardzo fajnych rodziców, którzy sporo we mnie inwestowali. Często swoim kosztem, bo mnie kochali nad życie. To byli szaleni rodzice, którzy potrafili wziąć kredyt na nowy samochód, żeby sprawić go córce na 18 urodziny. I trochę za bardzo mnie rozpieścili, co im wypominam do dzisiaj. Ja tak naprawdę są cudownymi ludźmi i dali mi w życiu ogromnie dużo, nie mówię materialnie, ale też dali mi, wiesz, jakąś taką wiarę w siebie, mam wrażenie, i taką dobrą energię na życie, to, że nie mam żadnych traum, nie mam tego wszystkiego, co możesz sobie, co mogą ci zrobić rodzice w dzieciństwie, z czym wiele osób musi się zmagać i co zostaje z nimi do końca życia. I wiesz co, ja też, ja nigdy, ja
ja nigdy nie miałam podejścia do pieniądza takiego, jak miałam, to wydawałam i nigdy nie przywiązywałam się też do pieniędzy tak strasznie. Było to było, nie było to nie było, były bardzo, bardzo, bardzo różne czasy, były też takie momenty, że było gorzej i u rodziców było gorzej i pamiętam, pracowałam w jedynce w Polskie Radio i tam rzeczywiście trzeba było się strasznie, strasznie, strasznie napracować, żeby zrobić cokolwiek. 50 zł to było honorarium za materiał do popołudniówki, na które pracowało się cały dzień, ale podkreślę, że takich materiałów nie robiło się codziennie. Znaczy najpierw trzeba było zgłosić na kolegium temat i jeszcze trzeba było dostać zlecenie, czyli zawalczyć o to, żeby ten temat znalazł się w programie i to była ciężka praca, więc było różnie, ale to jest tak było, nie było. Te pieniądze czasem są, czasem ich nie ma, ale myślę, że one naprawdę w życiu nie są najważniejsze. One mogą nam bardzo w życiu pomóc, ale one naprawdę nie są najważniejsze. No to dobra, to już kończąc temat pieniędzy. 50 zł dla Ciebie dużo czy niedużo? Oczywiście, że dużo. Za 50 zł można zrobić mnóstwo rzeczy i kupić mnóstwo rzeczy. I myślę, że wiesz, dla kogoś te 50 zł to jest naprawdę, dla kogoś to może być bardzo, to może być kupa kasy i dlatego nie można mówić, że wiesz, dużo, dużo, niedużo. Dla każdego to znaczy coś innego, czyli że to jednak może być dużo.